To ja witam serdecznie. Tak już zostało to powiedziane po raz czwarty i dzisiaj będziemy kontynuować ten cykl elementów architektury świątyni, które razem składają się nam na tą kompozycję symboliczną świątyni jako miejsca świętego, miejsca obecności żywego Boga. I tak jak już sobie to powiedzieliśmy ostatnio, symbol jest nam potrzebny, bo symbol nam w sposób niemalże doskonały wyraża aspekt duchowy, który jest nieodłącznym elementem świątyni i który jest też nieodłącznym elementem religijności. I po tych czterech spotkaniach, w których już dotknęliśmy różnych elementów świątyni, dzisiaj pochylimy się troszeczkę nad sklepieniem i nad kopułą, których wymowa wydaje się już po samym zdjęciu, które jest załączone na obrazku, odwołuje nas do nieba. A więc sklepienie i kopuła jako symbole sklepienia niebieskiego. Skąd taki pomysł? Otóż wszystko tłumaczy nam jak zwykle Pismo Święte i to już w pierwszych swoich wersach. Zaczynamy od Księgi Rodzaju, gdzie w pierwszym rozdziale czytamy opis stworzenia świata, w którym już na samym początku znajdujemy zdanie następującej treści. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. To wystarczyło już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, żeby interpretować symbolicznie sklepienie świątyni jako bezpośrednie odwołanie do nieba, do rzeczywistości przebywania Boga, do rzeczywistości przebywania świętych, aniołów, więc całej tej hierarchii niebieskiej, która później tak szeroko przez na przykład Dionizego zostanie w literaturze opisana. I stąd też później wszystko zaczęło się realizować w ikonografii, w architekturze, która w tym sensie bardzo mocno zaczęła współpracować z malarstwem monumentalnym, z mozaiką, ale też z samą konstrukcją, która zaczęła w pewnym momencie nabierać bardzo fantastycznych form, które też zobaczymy nieco później. To daje nam podstawę do interpretowania sklepienia i kopuły jako, tutaj ośmielam się to nazwać, ikony Bożej obecności. Tak jak jeden z pisarzy starożytnych nazwał świątynię, symbol świątyni w zasadzie, ujął jako ikonę obecności tajemnicy Boga, tak o sklepieniu i kopule można powiedzieć, że są ikonami nieba jako figury Bożej obecności. Czytajmy dalej. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. I to już znamy. Wystarczy się przejść do sąsiadującego z nami kościoła mariackiego i podnieść nieco głowę. I wtedy cały ten opis nabiera ilustracji w postaci architektury z zamieszczoną na niej dekoracją, która co prawda pochodzi z wieku XIX, aczkolwiek jest tylko późnym przykładem tego, co znano już w pierwszych wiekach, co też za chwilę zobaczymy. Zagłębiając się dalej w Pismo Święte, zaglądamy do Ezechiela i tylko na krótko w pierwsze zdanie tego przytoczonego fragmentu
nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami ku górze. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Szafir omawialiśmy już na poprzednim wykładzie, więc wiemy, jakie są konotacje tego kamienia i jak duże znaczenie ono, ten kamień ma dla pokazania na przykład sfery niebieskiej. A więc znów tutaj te dwa elementy nam się znakomicie ze sobą łączą. I ważna wzmianka, która później pojawi się również u Izajasza w 66 rozdziale, mianowicie czytamy, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu. A więc ten tron jest już tutaj zupełnie bezpośrednio powiązany z niebem. I to nam się pojawi później u Izajasza. Czytajmy dalej. Syrach napisze, wspaniałość wysokości, sklepienie o przezroczystej jasności. Tak wygląda niebo. Przepiękny widok. Później szczególnego wymiaru ten fragment nabierze w katedrze w Burgos. Dalej. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. I to jest ten fragment z Izajasza, którym wspomniałem przed chwilą. On będzie miał szczególny wyraz w formie kopuły, o czym też sobie za chwilę powiemy. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie. A więc nieboskłon, miejsce chwały, przebywania chwały Boga. Dalej, Księga Rodzaju i wizja Jakuba. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. I to jest szczególny fragment, który bardzo dobrze zostanie zilustrowany nie tylko przez opis hierarchii niebieskich Dionizego, ale również w dekoracji pojawiającej się bardzo często w baptysteriach, co też zobaczymy na dwóch fotografiach. Bardzo szczególny z tego względu, że on pokazuje tą ikonografię wstępującą, jeśli zaczynamy ją interpretować od samego wierzchołka, czyli od miejsca, w którym prezentowano Chrystusa w chwale, co też za chwilę będzie można zobaczyć. I ostatni fragment. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Dzieje apostolskie, opis krótko przed momentu śmierci świętego Szczepana. Bardzo pomocny do tego, żeby dobrze zinterpretować to, co się wydarzy w baroku. Bo zobaczymy całą masę przedstawień, w których będzie się wydawało, że chrześcijaństwo zachodnie poszło o krok za daleko w stosunku do wschodniego, gdzie wszystko pozostaje jakby ukryte za taką zasłoną pewnej tajemniczości, nieprzekraczalnego progu, którego nie naruszamy po to, żeby nie zburzyć tajemnicy Boga. Później na zachodzie bardzo często ta granica jest interpretowana jako przekroczona. Pokazujemy zbyt dużo, usiłujemy pokazać Trójcę Świętą, często ocieramy się o herezję i takie zarzuty się pojawiają. A wydaje mi się, że warto w tym momencie na przykład spojrzeć na to z tej strony, tak jak prezentują to tutaj Dzieje Apostolskie, nie bojąc się też przekraczania pewnych granic, zawsze jednak zachowując za tym pewną ogromną treść, która przecież i tak pozostaje niewyrażalna. Spójrzmy, co na temat świątyni w ogóle w swoim poemacie na cześć świątyni świętej Zofii w Edessie napisał Maksym Wyznawca. Jest to rzecz naprawdę cudowna, że w swej małości świątynia może odzwierciedlać cały wielki świat. Oto jej sklepienie rozpościera się jak niebo bez kolumn, sklepione i zamknięte. Ponadto jest ona ozdobiona mozaikami złotymi jak firmament błyszczącymi gwiazdami. A jej wyniosła kopuła może być przyrównana do nieba najwyższego, a przypomina hełm. Jej część wyższa spoczywa na części dolnej. Jej łuki obszerne i świetne przedstawiają cztery strony świata, a przez rozmaitość kolorów podobne są do owego pysznego łuku wyłaniającego się z chmur. To jest moim skromnym zdaniem jeden z najfantastyczniejszych opisów świątyni, który kiedykolwiek powstał.
Maksym Wyznawca pisze o czymś, co dzisiaj jest już niemożliwe do zobaczenia, co zresztą w przypadku pisarzy starożytnych piszących o świątyniach, na przykład Konstantynopola, jest dziś zjawiskiem bardzo częstym. Ale dzięki temu możemy, choć w odrobinie wyobraźni, spróbować namalować to, co ci autorzy widzieli na własne oczy i co dzisiaj jest dla nas tak bardzo nośnym elementem, jeśli chodzi o ścieżkę do poznania Boga poprzez piękno. To jest jeden z takich momentów, kiedy jakoś tak interpretowałem trochę ten fragment, przygotowując ten wykład. To był pierwszy moment, w którym muszę się przyznać, że się naprawdę wzruszyłem tym, w jaki sposób ci ludzie tych ponad 1500 lat temu potrafili w tak fantastyczny sposób pisać o ewidentnym doświadczeniu Bożej obecności, zachwycie Bożą obecnością poprzez piękno wyrażone w architekturze, co wydawałoby się, że jest ostatnim elementem w sztuce, który może w jakiś sposób pokazać nam majestat i chwałę Boga, bo raczej szukamy tego czy w mozaikach, czy w miniaturach, czy w malarstwie. A tutaj jest dowód na to, że można to uczynić nawet przez architekturę. Spójrzmy dalej. Święty Symeon z Tesaloniki o strukturze świątyni pisze: a jej górna część jak niebo widzialne. I znowu powtórzenie tego, co już znaleźliśmy w Księdze Rodzaju. I arcyciekawy element pojawiający się u Kosmasa Indikopleustesa o strukturze architektury Wszechświata. To jest bardzo pomocne w tym, żeby prawidłowo zrozumieć to, jak interpretować strukturę świątyni w tym założeniu sklepienie, kopuła, niebo, dół, ziemia. Otóż on pisze w taki sposób. Ziemia jest prostokątna i zamknięta czterema ścianami, nad którymi wznosi się kopuła. O co w tym chodzi? Kiedy spojrzymy sobie troszeczkę też do treści poprzedniego wykładu, kiedy była mowa o symbolice liczb, powiedzieliśmy sobie wtedy, że liczba 4 jest dla nas nie tylko symbolem kosmosu, wszechświata stworzonego, ale odnosi się też do rzeczywistości człowieka, do tego wszystkiego, co jest ujęte przez naturę, przez stworzenie, w czym człowiek się mieści i co też odgranicza człowieka od Boga. Jak powiedzieliśmy sobie tutaj, ta liczba Boża to było 3, odnoszące się do Trójcy Świętej, ale też liczba 7, która w jakiś sposób pojawiała się przy okazji Dni Stworzenia Świata. Otóż Kosmas pisze o tym, że struktura świątyni, która oparta jest o sześcian, dla którego bazową liczbą jest liczba 4, ten sześcian jest dla nas ikoną kosmosu, stworzonego wszechświata. Oczywiście mówimy o kościele, często rozłożonym wzdłuż. Natomiast jest to zestaw po prostu kilku segmentów złożonych z kilku sześcianów, które składają się na pewien idealny układ geometryczny. I Kosmas ma tutaj na myśli tą strukturę wszechświata, która mieści się w tak zwanym naosie, jeśli posługujemy się terminologią architektury wschodniego kościoła. U nas powiedzielibyśmy po prostu na korpusie naukowym. Natomiast od góry zamknięta ta przestrzeń jest hemisferą. Tutaj mówimy o kopule, która szczególnie istotna jest właśnie w architekturze wschodniej, w architekturze bizantyjskiej, skąd przeszła później do architektury cerkiewnej i jest nam obecna do dzisiaj. A więc ta struktura geometryczna sześcianu zostaje nakryta od góry hemisferą. Hemisferą, czyli połową kuli, to, co zostaje ujęte przez kopułę właśnie, która jest interpretowana jako połowa czegoś absolutnie idealnego, bo kula jest interpretowana jako wcielenie ideału. I to hemisferyczne zamknięcie odnosi nas bezpośrednio do Boga poprzez swoją idealność i też doskonałość, tak jak to widać w sklepieniu niebieskim. I interpretacja, która za tym idzie, pokazuje nam, że ten Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa złożone
z wszystkich uczestniczących wiernych w liturgii, zgromadzonych w tej przestrzeni obrazującej uniwersum, zamknięte hemisferyczną kopułą, która odnosi nas do Boga, pokazuje ten moment, w którym Bóg, jako Stwórca Wszechświata, ogarnia to stworzenie, które powraca do Niego i jakby rękami swoimi rozpościera się nad Nim, tworząc na powrót całość idealną, tak jak ona miała miejsce u początku stworzenia Wszechświata. Piękny obraz, który później powraca w interpretacji na przykład świętego Maksyma Wyznawcy, który mówi o Bogu panującym niepodzielnie nad stworzeniem, który zamyka ekspansję tego stworzenia w kole i ustanawia siebie wzorem dla istot, które stworzył. To jest troszeczkę to, co jakoś tam starałem się przed chwilą powiedzieć, zarysować. I na koniec Mikołaj Messarites o kopule. Przyzywa ona niebieskiego Boga człowieka, aby zstąpił ponownie na wszystkich synów człowieczych. I to, co widzimy tutaj, to jest rekonstrukcja, przekrój przez Hagia Sofia w Konstantynopolu, gdzie możemy sobie wyobrazić ten moment, w którym ta hemisferyczna kopuła odwołująca nas do symbolu Boga poprzez Jego ramiona obejmuje Wszechświat, kosmos, mistyczne ciało Chrystusa, zgromadzonych wiernych, którzy razem z Nim stają się teraz całością na powrót w tym ucieleśnionym raju, który przyzywa wszystko z powrotem do pierwotnego porządku. Jaka jest symbolika kopuł i co one nam tak naprawdę mówią? To zostało szczególnie mocno rozwinięte w symbolice Kościoła prawosławnego. Wzięło swój początek z architektury bizantyjskiej. My dzisiaj już bardzo rzadko pamiętamy o tym, że każda kopuła w kościele miała swoją określoną symbolikę i ich liczba nie była pozbawiona sensu. Jest tak do dzisiaj w Kościele prawosławnym, że cerkwie posiadają taką ilość kopuł, która mieści się w konkretnym kanonie. Więc spójrzmy na to. Jedna kopuła, jeden Bóg Wszechmogący. Dwie kopuły to dwie natury Chrystusa. To jest układ bardzo rzadki, aczkolwiek pojawia się. Trzy kopuły, Trójca Przenajświętsza. Pięć kopuł, Chrystus i czterech Ewangelistów. I tutaj mamy przykład takiego pięciokopułowego założenia, dziś już nieistniejący. To jest Kościół Świętych Apostołów w Konstantynopolu, gdzie widzimy kopułę centralną i cztery kopuły flankujące ją na cztery strony świata. Taką kopią tego budynku, choć niedoskonałą, jak twierdzą już pisarze średniowieczni, jest Bazylika Świętego Marka w Wenecji. Po złupieniu Konstantynopola łacinnicy niejako chcieli też, zachwyceni tym, co zobaczyli w Konstantynopolu. Część z tych elementów została przetransponowana do Wenecji, głównie w formie ozdoby kościoła, który już wówczas istniał. Więc mamy pięć kopuł. Siedem kopuł, to już jest znacznie bardziej rozwinięta symbolika. Mamy siedem sakramentów, siedem dni stworzenia, siedem darów Ducha Świętego, siedem soborów powszechnych Kościoła Prawosławnego. Jak widać, ta liczba 7 ma szczególny wymiar także w Kościele prawosławnym. Idąc dalej, 9 stopni hierarchii anielskiej lub 9 stopni świętości. 13 kopuł Chrystus i 12 apostołów. To już jest rzadki układ. Natomiast arcyrzadki to już jest 33 kopuły, które obrazują nam, jak można się domyślić, okres ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Więc tutaj tylko krótkie nawiązanie do tego, jak rozbudowana jest symbolika kopuły w Kościele prawosławnym. I warto by w tym momencie, niejako troszeczkę wracając do tego, co możemy przeczytać u Mikołaja i Maksyma, i Kosmasa, mianowicie ten moment, w którym kopuła interpretowana już jako, poprzez swoją idealność, jako ikona Wszechmogącego Boga, nie jest już tylko pustą kopułą wypełnioną złotą mozaiką.
tutaj znowu odwołanie do poprzedniego wykładu, kiedy mówiliśmy sobie, że złoto również odwołuje nas do tej przestrzeni świętego miasta Jeruzalem, do świętości, do Bożej obecności, do chwały nieba. I ten moment, w którym to złoto zostaje zastąpione przedstawieniem Chrystusa Pantokratora, czyli Chrystusa panującego, Chrystusa w chwale. Moment, w którym kopuła jest już jakby zarezerwowana w Kościele Wschodnim tylko i wyłącznie do tego przedstawienia. Kościół Zachodni znów pójdzie troszkę inną drogą. Kościół Wschodni pozostanie wierny temu wymiarowi symbolicznemu i nigdy go nie zmieni. I warto też w ten sposób interpretować, pamiętać o tym wymiarze kopuły. Tym bardziej, że bardzo często poza tym przedstawieniem Chrystusa Pantokratora pojawiają się też wokół cytaty bezpośrednio z Pisma Świętego odwołujące się do Boga jako Stworzyciela Wszechświata. Ja jestem tym, który stworzyłem i jest cały pasus z psalmów. To wszystko jest zalecane przez greckie księgi konkretnie ujmujące normy budowlane i normy sztuki pochodzące jeszcze z V, z VI wieku po Chrystusie. I przejdziemy teraz już konkretnie do zdjęć, bo myślę, że to będzie dzisiaj najlepsza droga, żeby trochę się z tym wymiarem symboliki sklepienia zapoznać i zobaczyć, jak to się zmieniało przez lata. To, co widzimy na zdjęciu, to kopuła Panteonu w Rzymie z II wieku. Dzisiaj już nie, jak wiadomo, świątynia pogańska, ale kościół Matki Bożej, Królowej Męczenników staje się. Takie jest pełne wezwanie Panteonu dzisiaj. To, co widzimy, to jest kopuła, która przez około 1000 lat była największym dokonaniem architektonicznym w tej dziedzinie. Poprzez swoją monumentalność, ale też poprzez ten element, który widzimy po środku, czyli otwarty okulus. Coś, co otwierało przebywających w środku bezpośrednio na doświadczenie nieba, które siłą rzeczy było widzialne z samego środka. To pokazuje, że ten element tęsknoty za tym Uranosem, który wznosi się nad ziemią, jest obecny już w kulturze pogańskiej. I nieodłącznie jest związany z pewnym elementem sakralizującym przestrzeń. I teraz przenosimy się nieco dalej od Panteonu, aczkolwiek pozostajemy w Rzymie. To, co widzimy na zdjęciu, jeśli jestem źle słyszalny, to proszę krzyczeć, bo ja tutaj będę się dzisiaj troszeczkę poruszał przy tym, żeby mogliśmy zobaczyć całość w jak największym powiększeniu. To, co widzimy, to jest Santa Constanza, czyli mauzoleum dawne świętej, mauzoleum Konstancji, córki Konstantyna, które dzisiaj jest kościołem pod jej wezwaniem. I to, co widzimy tutaj, to jeszcze jest złoto jako symbol nieba. Jeszcze przez wieki interpretowane w te mozaiki, które tutaj widzimy, jako ikonografia czysto pogańska, głównie ze względu na tą scenę tutaj, przedstawiającą winobranie, co było interpretowane jeszcze w wieku XVII, jak wiemy to z przekazów, jako próba zobrazowania święta Dionizosa. Kolejna fotografia, to znamy już z poprzedniego wykładu, mauzoleum Galli Placidi i bardzo ciekawe przedstawienie, czyli Hiro, chrystogram
litery odwołujące się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. I to on jest tutaj w tym ozdobnym klipeusie przedstawiony jako ten, który wieńczy to sklepienie. I też ta wić roślinna, zauważmy, że ona znajduje swoje skupienie w nim samym. I to pokazuje taką symboliczną drogę do Chrystusa. Idźmy dalej. Również znane z poprzedniego wykładu. Dalej pozostajemy w mauzoleum Galli Placidi. Kolejne mozaiki i u szczytu mozaika z przedstawieniem złotego krzyża na gwiaździstym niebie otoczonego przez cztery postacie apokaliptyczne. Również na to spójrzmy z powiększeniu. To jest dowód na to, że przedstawienie gwiaździstego nieba na sklepieniu nie jest czymś nowym, znanym w kulturze, dopiero w kulturze łacińskiej, ale jest czymś wtórnie w średniowieczu zastosowanym, co nas odwołuje już, jak wiemy, do wieku V, gdzie przykładem tutaj jest właśnie mauzoleum Galli Placidi. Wracamy też do Konstantynopola, do Bazyliki Hagia Sofia. I tutaj widzimy już w stosunku do Panteonu pewną ewolucję architektury kopuły, ponieważ ona nie jest już po prostu osadzona w nieco przesadzisty sposób na ścianie bezpośrednio, natomiast zostaje tutaj podniesiona i rozjaśniona przez ten rząd okien okalających całą jej podstawę, tworząc już taką formę prototypową dla bębna, który później się rozwinie szczególnie w zasadzie i w architekturze cerkiewnej, i w architekturze zachodniej. To jest ten element, który, jak pisali wczesnochrześcijańscy pisarze, między innymi Eusebiusz z Cezarei, był tym, co sprawiało, że wchodząc do wnętrza Bazyliki Mądrości Bożej, ta świętość tej przestrzeni nabierała szczególnego wyrazu. Bo to już nie chodziło tylko i wyłącznie o złoto tych mozaik, które wypełniały sklepienie, ale o efekt, który tworzył się w momencie, kiedy słońce wpadając do środka, tak jak to widzimy tutaj, odbijało się od tego wszechobecnego złota i kolorowych marmurów, czego dzisiaj już siłą rzeczy nie możemy obserwować w taki sposób, w jaki było to widziane jeszcze w połowie XV wieku. Idźmy dalej. Teraz wędrujemy do Rawenny i znajdujemy się w kościele świętego Witalisa w San Vitale. I tutaj możemy obserwować przedstawienie Chrystusa w chwale tronującego na kuli ziemskiej, tak jak to widać, tylko nie w kopule, a w kontrze apsydy. Bardzo ciekawe przedstawienie, tym bardziej, że proszę zauważyć, Chrystus nie ma tutaj brody. To jest jeszcze bardzo apolliński typ, który skądinąd w starszym przykładzie jest znany właśnie z mauzoleum Galli Placidi, gdzie Chrystus jako dobry pasterz tak naprawdę mógłby być równie dobrze pomylony z Apollem. To jest jeszcze dowód na to, że ta fizjonomia Chrystusa, którą znamy dzisiaj, z brodą, będzie się dopiero wykształcała. W pewien sposób później być może także dlatego, żeby zerwać z tym związanym z Apollem typem fizjonomicznym młodzieńca pozbawionego brody. Tym bardziej, że proszę też zauważyć, że tutaj ten nimb tak charakterystyczny wcale nie jest na pierwszy rzut oka widoczny. Dopiero kiedy spojrzymy na to w powiększeniu, możemy zobaczyć, że jest widoczny. Nimb krzyżowy, który zgodnie z kanonem sztuki bizantyjskiej ma wpisane trzy greckie litery, które odwołują się bezpośrednio do imienia Boga Jestem, który jestem.
I widzimy tutaj ten jakby ilustrację tego fragmentu z Izajasza, o którym mówiłem, z 66 rozdziału. Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. I to tutaj zaczyna nabierać już pewnego konkretnego wyrazu. Zostajemy w San Vitale i spójrzmy, jak to wygląda w całości. To jest jedno z najbardziej fenomenalnych miejsc, przestrzeni sakralnych, jakie funkcjonują w świecie chrześcijańskim. Głównie dlatego, że to jest idealny przykład takiej pełnej ikonografii, którą można świetnie interpretować, czy od dołu, w sposób wstępujący, kiedy przenosimy się od tych najniższych partii, a więc znajdujemy tam anioły zdolnych chórów, coraz wyżej, gdzie zaczynają się też pojawiać prorocy, jak na przykład tutaj Jeremiasz. Tu również pojawia się, proszę zauważyć, krzyż w Lipeusie podtrzymywany przez anioły, a więc ten symbol Chrystusa znów tutaj się pojawia. I to wszystko poprzez Mojżesza i Eliasza zaczyna nam wędrować w samą górę, gdzie znajduje się znowu w Lipeusie, czyli w tej ozdobnej, okrągłej ramie mozaikowej, złoconej, przedstawienie baranka podtrzymywanego zresztą przez cztery anioły, których stopy wspierają się na kulach ziemskich. Jeśli to dobrze interpretuję. Wspomniałem o tym, że w kopule zaczyna się pojawiać przedstawienie Chrystusa Pantokratora. I to, co prawda, jest szczególnie element wyróżniający dzisiaj sztukę wschodniego kościoła. Natomiast przez pewien czas był wspólny całemu chrześcijaństwu. Tak zresztą jak i kanon malarstwa. To, co widzimy w tym miejscu, to jest katedra w Cefalu, gdzie znajdujemy Chrystusa w majestacie otoczonego przez chóry anielskie. Więc trony, panowania, zwierzchności, władze. To wszystko razem otacza Chrystusa w chwale, który jest tutaj przedstawiony znowu na tle niebieskiej kuli, siedząc na niej. To też znane z poprzedniego wykładu, przedstawienie Chrystusa Pantokratora z kościoła w Chora w Konstantynopolu, na szczęście nie zniszczonego przez Turków. I przedstawienie z Werony, Chrystus w majestacie, to jest fragment przedstawienia w Niebowstąpienia. Z Walencji. Tak. A ja powiedziałem jak? Z Werony. A, z Werony, przepraszam. Tak, z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. I znów warto spojrzeć na to, na jakim tle znajduje się Chrystus. Tronem jest dla Niego księżyc. Palermo, Santa Maria in Ammiraglio, Chrystus w majestacie. Znów bardzo podobne przedstawienie, aczkolwiek tutaj widzimy Go znów tym razem w ujęciu pełnopostaciowym. Ponieważ czasem w tych przedstawieniach pojawia się ujęcie w postaci popiersia. Tak jak na przykład jest to widoczne tutaj w Monreale, gdzie mamy podwójne przedstawienie, czy w kąsze apsydy i tu w zwieńczeniu kopuły. I wszędzie to złoto, które znów nas odwołuje, tak jak mówiliśmy sobie o tym ostatnio, do przestrzeni nieba. I to jest taki swoisty przykład tego, jak to nazywano w filozofii hierofanii uranicznej, czyli tego momentu próby pokazania tego, w jaki sposób niebo sakralizuje przestrzeń i ujęcia tego w sposób symboliczny. I teraz przesuwamy się już nieco na zachód, w stronę średniowiecza.
To, co widzimy teraz, to jest jedno z najcenniejszych przedstawień w Europie Zachodniej, mianowicie ozdobny strop kościoła świętego Michała w Hildesheim, datowany na około 1200. Dość nietypowy, ponieważ to, co Państwo widzą, to jest próba przedstawienia drzewa Jessego. A więc zupełnie już teraz odbiegamy od tego, co znamy z dotychczasowych przedstawień, co pojawiało się na sklepieniu. Nagle pojawia się drzewo Jessego. Kolejne sceny, które odwołują nas do Matki Bożej, do fragmentów, nawet z sądem ostatecznym, który tutaj też został w pewnym miejscu umieszczony, do postaci proroków, wokół tego wszystkiego aniołowie i całość zwieńczona przedstawieniem Chrystusa w majestacie, co widać na tym ostatnim, najbliższym końca fotografii, przedstawieniu. I to nam też pokazuje już od razu kierunek, w jakim sztuka zachodnia będzie zmierzała. Ta przestrzeń sklepienia i kopuły będzie się coraz bardziej otwierała na tą szeroko rozumianą przestrzeń nieba jako miejsca objawiania się chwały Bożej. I też nieujmowanej jakoś bezpośrednio, w konkretny sposób, ale dającej miejsce do szerokich interpretacji, czyli tam będzie miejsce i na pokazanie chwały proroków, i na pokazanie chwały świętych, i na pokazanie chwały Trójcy Przenajświętszej, i chwały Matki Bożej. To wszystko jako element, który dla nas znajduje swój pełny wyraz w niebie, będzie się chciało zmieścić na tej przestrzeni sklepienia czy kopuły. I spójrzmy teraz na kolejne przedstawienie z Wenecji, cykl Genesis. Tutaj, kiedy spojrzymy na powiększenie, u samego szczytu widzimy w mozaice ujęte przedstawienie 7 dni stworzenia. Duch Boży unosił się nad wodami, oddzielenie światła od ciemności, i dalej możemy interpretować. I to nas tutaj w całej tej kopule znajdziemy cały początek stworzenia. Aż do przedstawienia momentu, w którym Bóg pod postacią Chrystusa, to też warto zwrócić na to uwagę, że tutaj Logos, który stwarza wszystko, ma postać Jezusa Chrystusa, co wydaje się naturalne, jeśli spojrzymy na prolog Ewangelii świętego Jana. I tutaj sam moment wyjęcia żebra Adama, stworzenie Ewy, przesuwamy się nieco dalej. I tutaj ciekawy przykład narracji kontynuacyjnej, nagle pojawia się nam trzy postaci. Bo tutaj mamy Ewę, która sobie rozkosznie zrywa to jabłko z drzewa. I na tym samym przedstawieniu jest Ewa już odwrócona do Adama, podając mu owoc. Tu też od razu się pochwalę. Ostatnio stwierdziłem, że jest okoliczność łagodząca dla Ewy. Mianowicie, jak wiemy, w Księdze Rodzaju funkcjonują dwa opisy stworzenia Wszechświata. Kiedy czytamy ten drugi, no to znajduje się tam taka wzmianka o tym, że kiedy Pan Bóg mówił Adamowi jeszcze samemu, co się znajduje w raju, to powiedział mu, że jest drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia i że nie należy jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. Otóż wtedy Ewy jeszcze nie było. Bo dopiero po tym zdaniu Bóg wyciąga żebro z Adama i stwarza Ewę. Aczkolwiek Ewa musiała skądś o tym drzewie wiedzieć, no bo później zerwała, więc pewnie Adam jej wszystko wyśpiewał. Bardzo współczesne w stylistyce są tak. Pierwsze przedstawienia. Mógłby spokojnie powstać w XXI wieku.
I przesuwamy się dalej. Lądujemy w Padwie, w kaplicy Scoveni, również XIII wiek. I tutaj nam się pojawia po raz kolejny, drugi raz od tego, jak widzieliśmy to na poprzednim zdjęciu, na jednym z wcześniejszych zdjęć z mauzoleum Galli Placidi, pojawia nam się tutaj znowu gwiaździste niebo. I to przez pewien czas w tamtym rejonie Włoch, ale nie tylko, będzie bardzo popularnym elementem. Tutaj mamy szerszy ogląd na kaplicę Scoveni z słynnym sądem ostatecznym i scenami nowotestamentalnymi po bokach i całość zwieńczona w sposób zupełnie naturalny, przez spojrzeć w jaki sposób te ściany jakby tak lekko i bez żadnych przeszkód nagle przechodzą w tą przestrzeń nieba. I znów w całej perspektywie. I teraz Asyż, Bazylika Świętego Franciszka. I znowu widzimy takie ujęcie sklepienia, które znów w bardzo prosty, bezpośredni sposób wskazuje na to gwiaździste niebo w szafirowym kolorze. I znane już też skądinąd zdjęcie Saint-Chapelle w Paryżu. I z dominikańskiego kościoła Santa Maria Sopra Minerva w Rzymie. To już jest nieco późniejsza dekoracja sklepienia, ale ikonograficznie cały czas pozostajemy w tej samej przestrzeni. I od naszych sąsiadów bezpośrednio prezbiterium kościoła mariackiego, jak powiedziałem to już na początku, mamy tutaj na tym zdjęciu do czynienia z dekoracją XIX-wieczną, natomiast umieściłem to w tej partii średniowiecznej, powiedzmy, ze względu na moment budowy sklepienia. Skądinąd gwiaździstego, co też ma swoje konkretne odwołanie, pochodzącego z roku 1365, jak wiadomo, bądź nie, z fundacji niejakiego Mikołaja Wierzynka. I tutaj perspektywa żabia z ujęciem ołtarza Lita Stwosza. I teraz wspomniane już na początku Burgos, też znane części z Państwa jeszcze z dawnych czasów z wykładu o sztuce na szlaku do Komposteli. Powiedziałem, że dekoracja to jedno, natomiast w sztuce działo się też tak, że próbowano to niebo wyrazić samą architekturą w sposób niebywale fantazyjny. I to, co widzimy tutaj, to jest jedno z moim zdaniem najbardziej fenomenalnych dokonań w tej dziedzinie. W dziedzinie architektury w ogóle, a gotyku już w szczególności. Proszę spojrzeć tutaj, co się dzieje. To jest kopuła, która jest otwarta od góry. Otwarta, to znaczy przeszklona. W taki sposób, że wieńczy ją jedna wielka, ogromna gwiazda. Ośmioramienna, którą zaraz zobaczymy sobie na kolejnym zdjęciu. Tak to wygląda z dołu. To jest niebo gwiaździste, tylko ujęte w sposób absolutnie symboliczny i zamknięte w kamieniu. A więc nie trzeba niczego malować na niebiesko i zdobić złotymi gwiazdami, ponieważ jak widzimy, architektura jest w stanie to osiągnąć.
Obok tej kopuły znajduje się również jedna z kaplic zwieńczonych podobną kopułą, nieco mniej szokującą w swoim wyrazie, ale znowu zawierającą tą przepiękną gwiazdę, która całość tej przestrzeni kształtuje, znów odwołując nas do nieba. Znowu można spojrzeć na to z bliska i w nieco innej perspektywie od dołu. Gdzie to gwiaździste sklepienie będzie nam się pięknie prezentowało. I mówiłem na początku też o tym, że te chóry anielskie pojawią się w sposób szczególny w dekoracji baptysteriów. To, co widzimy tutaj, to jest baptysterium florenckie. Hierarchia niebieska w układzie znanym z pism Dionizego. Więc możemy tutaj zobaczyć poszczególne chóry anielskie. Dzieło z XIV wieku. I tutaj dla pewnego kontrastu baptysterium w Padwie. Z przedstawieniem znów u dołu widzimy tutaj sceny biblijne, nowotestamentalne, sceny z życia Chrystusa i u góry próba przedstawienia nieba i Chrystusa w chwale. Tutaj też pojawia się Matka Boża i święci z różnych zakonów. Między innymi możemy tutaj zobaczyć nikogo innego jak świętego Dominika i świętego Tomasza. Tutaj dla odmiany opuszczamy już teraz baptysteria, to tylko tak, żeby zwrócić uwagę na sam problem dekoracji baptysteriów i konkretny taki program ikonograficzny, który tam dominował. I przenosimy się już teraz do przestrzeni świątyni stricte. Pierwszy obiekt, z którym mamy do czynienia, to jest katedra w Parmie i w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z arcydzieł Correggia, datowane na rok 1530. I jak widać, kopuła jest tutaj fantastycznie wypełniona przez wizję nieba w postaci niewiarygodnego nagromadzenia postaci wirujących wokół chmur i to samo przedstawienie koronacji, wniebowzięcia Matki Bożej gdzieś nam się tutaj gubi, bo na pierwszy rzut oka wcale nie jest takie widoczne. Tutaj mamy postać Matki Bożej podrywanej przez anioły i kierowanej w stronę tej światłości. Ta światłość to już nic innego jak próba znów symbolicznego ujęcia Bożej obecności. Boga Najwyższego, do którego Maria jest tutaj podrywana. I barok będzie w tą stronę szedł w taki sposób, że złamie wszystkie możliwe dotychczasowe zasady i granice, które umysł ludzki wyznaczał do tego, żeby myśleć o sklepieniu jako symbolu nieba. Absolutnym geniuszem w tej dziedzinie był niejaki Baciccio, tak go zwano, Giovanni Battista Gauli, który w sklepieniu kościoła imienia Jezus w Rzymie dokonał rzeczy niemożliwej. To znaczy tam niebo wyszło z ram, w sensie dosłownym. Fresk przestał być już tylko freskiem. To, co widzieliśmy przed chwilą w dziele Correggia, to był po prostu fresk pięknie namalowany, ze znakomitym ujęciem perspektywy powietrznej i tak dalej. Natomiast to, co zrobił Baciccio, to jest moment, w którym to niebo staje się już za ciasne na tą scenę, która jest tam przedstawiona, a fresk miał obrazować apoteozę imienia Jezus. I to widzimy w przedstawieniu, tutaj widać
Chrystogram. I kiedy spojrzymy na to, co się dzieje tutaj, no to jak widać, rama, która nam ogranicza ten fresk, no przestaje już mieć jakikolwiek sens, bo ci aniołowie i te postaci, które adorują symbol Chrystusa, no nie starcza dla nich miejsca. Wychodzą poza to przedstawienie i w takiej szerszej perspektywie wygląda to w sposób następujący. I proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj. To niebo zaczyna się mieszać z architekturą. I jest to tak zręcznie zrobione, że osoba, która wchodzi do środka, dostaje absolutnie pomylenia. To znaczy, przestajemy rejestrować to, co jeszcze jest namalowane i nie odróżniamy tego od tego, co jest już, dzisiaj byśmy powiedzieli, w 3D. Ponieważ to, co widzimy tutaj, to są stiłki, które umieszczone na strukturze sklepienia zostają w sposób iluzoryczny, w taki sposób pomalowane, że patrząc na całość przedstawienia z dołu, no my rzeczywiście nabieramy wrażenia, że to niebo nam wychodzi z tych ram. Co więcej, pierwsza zmyła to jest ten cień, który się tutaj na tym sklepieniu pojawia. To sklepienie jest prawdziwe, natomiast cień jest namalowany. Jest namalowany w taki sposób, że absolutnie nie da się odróżnić tego, co jeszcze jest namalowane, a co rzeczywiście jest rzucane przez jakiś przedmiot. Spójrzmy dalej. Tutaj dla porównania kopuła z tego samego kościoła. Próba ujęcia chwały nieba. I to samo przedstawienie, tylko w nieco inny sposób. No i jak jest? Jest absolutnie fenomenalne. To jest coś, czego wydaje mi się, że nigdy nie zdołano już później w żaden sposób ująć w sposób bardziej doskonały niż to, co widzimy tutaj. Te anioły, które się tutaj podwieszają na tej ramie, próbując wedrzeć się do środka, czy nawet to, co się dzieje tutaj, gdzie znów to wszystko, co pozostaje zacienione, jest namalowane, natomiast te skrzydła jaśniejsze są już wykonane w stiuku i one tworzą ten efekt 3D, przez co ta dekoracja przestaje być płaska. Ona już dawno przestała być płaska. To jest po prostu rozerwanie tego sklepienia przez tą masę, która w tej wizji nieba się mieści. Idźmy dalej. Jeden z najsłynniejszych fresków dla sztuki barokowej. Podręcznikowy przykład, można powiedzieć, bo to we wszystkich podręcznikach dla liceum z języka polskiego w dziale kultura się znajduje. Mianowicie apoteoza świętego Ignacego Loyoli w kościele San Ignacio w Rzymie. Arcydzieło Pozza, takiego jezuity, malarza, znakomitego kwadratysty, czyli freskanta, który w zasadzie rozwinął tą sztukę operowania złudzeniem w malarstwie freskowym do maksimum. I to, co widzimy tutaj, to, jak powiedziałem, jest apoteoza świętego Ignacego. Jakiś czas temu wspomniałem, że w sztuce zachodniej to sklepienie obrazujące rzeczywistość nieba będzie mieściło różnego typu przedstawienia i będzie miejsce także dla wybitnych świętych. A że nałożyła nam się na to jeszcze kontrreformacja i próba szczególnego podkreślenia tego, w jaki sposób Kościół katolicki jest tym jedynym prawdziwym, słusznym, wielkim, świętym i apostolskim. Czyli znowu wędrujemy do credo i to credo próbuje być na różne sposoby wyrażane także w sztuce. I to, co widzimy tutaj, to jest moment, w którym przestajemy tracić zmysłową granicę pomiędzy tym, co jeszcze jest architekturą istniejącą, którą percypujemy naszym okiem, naszym wzrokiem, a co jest już nią namalowane. I proszę spojrzeć teraz, w jaki sposób i z jaką ogromną dynamiką to wszystko nam zaczyna uciekać w stronę tego nieba. To jest takie wrażenie, którym barok będzie się bawił w sposób perfekcyjny, czyli
takie ujęcie dynamiki, które no, z pozoru wszystko jest statyczne, jest namalowane, tutaj się nie ma co ruszać, a my mamy wrażenie, że jesteśmy porwani w coś absolutnie dzikiego. Tutaj jest jeszcze w miarę stabilność, ponieważ widzimy, że ta architektura stoi tutaj twardo na fundamentach. Ona ucieka w stronę nieba, jest cała masa świętych, którzy się tutaj kręcą wokół tego świętego Ignacego, który zresztą jest tutaj taki malutki i nie jest wcale postacią, która w pierwszym odruchu się rzuca w oczy. Natomiast to, co się dzieje później, tutaj jeszcze kilka z tego samego kościoła przedstawień, znów ze świętym Ignacym, w ornacie, z przeciwnej strony, i zobaczmy teraz nieco inny przykład. Paryski kościół Val de Grâce i chwała nieba. W kopule, zaczyna się pojawiać coś, czego tak naprawdę pytanie, czy da się to w ogóle zobrazować. Czy da się zobrazować chwałę nieba w taki sposób, żeby ująć w niej to wszystko, co ona w sobie zawiera? No. Wydaje się, że się nie da, natomiast nieraz próbowano tego dokonać i to jest przykład na to, co można było dzięki temu uzyskać. Tutaj też zobaczymy sobie to, o czym wspomniałem na początku, mianowicie tą próbę ujęcia Trójcy Świętej, która w Kościele Wschodnim byłaby czymś absolutnie niedopuszczalnym. Byłaby przekroczeniem pewnej granicy. Natomiast w Kościele Zachodnim, w sztuce zachodniej, w baroku w sposób szczególny, choć nie tylko, bo wystarczy się przejść do naszego kościoła, jest czymś absolutnie możliwym. Wręcz przez wielu pożądanym. Spójrzmy dalej. Wracamy do Rzymu, kościół San Agnese in Agone i tutaj znowu mamy chwałę nieba. Gdzieś tutaj znajduje się przedstawienie świętej Agnieszki, której apoteoza ma być też tutaj ujęta. Aczkolwiek moim skromnym zdaniem to jest przede wszystkim wniebowzięcie Matki Bożej, która nam się rysuje tutaj z prawej strony, po lewej stronie Chrystus dzierżący krzyż. No i w zwieńczeniu w tej latarni oświetlonej światłem z zewnątrz Duch Święty na tle trójkąta, co znowu trójkąt, wiemy, trójkąt opatrzności, symboliczna próba ujęcia Trójcy Świętej, aczkolwiek Bóg Ojciec i tutaj nam się pojawia w czaszy kopuły. Spójrzmy dalej. I znów dwa przykłady na to, w jaki sposób próbowano to niebo pokazać architekturą. Tym razem jesteśmy w kościele San Carlo ai Catinari. To jest jedno ze znakomitszych dokonań jakiego Antonio Garabiego. Kaplica świętej Cecylii w tymże kościele. I to, co widzimy tutaj, to jest taka zabawa architekturą, która znów zrywa takie pierwsze rozumienie kopuły, jakie mogliśmy już zaobserwować. To znaczy, zapomnijmy o czaszy, która jest czaszą po prostu. Tym razem to jest kilka warstw składających się razem na konstrukcję, która znów dla oka powoduje absolutną zmyłkę. To znaczy, kopuła, którą w tradycyjnym rozumieniu mamy tutaj, zostaje jakby ścięta od góry i całość od zewnątrz jest nakryta drugą kopułą, która posiada dodatkowe oświetlenie z boku, niewidoczne dla oka obserwatora z dołu. I to oświetlenie, które wpada przez te okna umieszczone po bokach, za czaszą tej kopuły, skupia się w całości na czaszy tej drugiej kopuły, która jest nasadzona na tą pierwszą. W związku z tym to światło wydaje nam się elementem absolutnie niematerialnym, który znów działa myląco, a jednocześnie formułuje, kształtuje przestrzeń znów widzianą jako niebo. Podobnie to wygląda w jednej z kaplic Bazyliki Świętej Marii na Zatybrzu. Tego samego artysty tutaj widzimy
Bardzo ciekawy motyw, element. Anioły podtrzymują w takim wirze, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób są ujęte, one biegną. I to wszystko jeszcze bardziej się dynamizuje i znów ta postać gołębicy Ducha Świętego, która wieńczy całość tej latarni, nadając znowu temu jednemu elementowi skąpanemu w świetle z zewnątrz absolutnie wymiar niebiański. Idźmy dalej. Wędrujemy do Austrii, przedmieścia Wiednia, kloster Neuburg, jedno z najbardziej znamienitych opactw Cesarstwa Niemieckiego. Dzisiaj tam się mieści skarbiec koronny. Było szczególnie upodobanym opactwem przez cesarzy. W związku z tym też było szczególnie dotowane, można by tak powiedzieć. I to, co widzimy w kościele opackim, to są przefantastyczne freski niejakiego Johanna Michaela Rottmeira, artysty, który przede wszystkim tworzył w kręgu niemieckojęzycznym i udało mu się też stworzyć jedno dzieło, które znajduje się w dzisiejszych granicach naszego kraju. Mianowicie w kościele imienia Jezus we Wrocławiu znajduje się przefantastyczny fresk obrazujący chwałę imienia Jezus, który za chwilę zobaczymy. Natomiast wracając do klosteru Neuburga, tutaj możemy zobaczyć, wspominałem o tym, że w przestrzeni sklepienia także jest miejsce dla chwały Matki Bożej i to jest znakomity przykład wniebowzięcia. Spójrzmy nieco dalej. Ten sam artysta, kościół opactwa w Melk w Austrii, jednego z największych opactw w Europie. I znów proszę zobaczyć, w jaki sposób architektura prowadzi nas tutaj bezpośrednio do czaszy kopuły. Czaszy kopuły, która jest wypełniona wizją niebieskiego Jeruzalem. Tak wygląda to w powiększeniu. I to, co możemy zobaczyć tutaj, to jest arcyciekawy fresk, cykl w zasadzie przedstawień ze świętym Benedyktem. To będzie bardzo popularne w niemieckim kręgu kulturowym, w sztuce szczególnie Bawarii, ale również Dolnego Śląska i Czech, gdzie w miejscach poświęconych czy konkretnemu świętemu, czy na przykład Matce Bożej, kolejne przęsła kościelne będą jakby narracją kontynuacyjną obrazującą kolejne etapy podrywania tego świętego do pełnego wywyższenia w chwale nieba. Dalej pozostajemy w Melku. Tym razem widzimy sklepienie ponad prezbiterium. I poza przedstawieniami świętych na sklepieniu zaczynają się również pojawiać przedstawienia alegoryczne. I to, co widzimy tutaj, to jest alegoria posłuszeństwa. W przypadku kościoła klasztornego, no to jest po prostu alegoria jednego z trzech ślubów, z trzech rat ewangelicznych. Idźmy dalej. To jest ta próba zobrazowania niebieskiego Jeruzalem, czyli kopuła opactwa, kościoła opackiego w Melk. Znów Johann Michael Rottmeier. I w niewielkim powiększeniu. I wspomniany fresk w kościele imienia Jezus we Wrocławiu. Dzieło jak na warunki polskie absolutnie najwyższej klasy. Możemy być wdzięczni, że Johann Michael Rottmeier zaszedł aż tak daleko. To można w pewien sposób zestawić z tym, co widzieliśmy w San Ignacio. W kościele imienia Jezus w Rzymie, w fresku Baciccia, gdzie również tym centralnym elementem było symboliczne ujęcie Chrystusa w postaci monogramu IHS. Proszę? I przenosimy się teraz do Bawarii. To, co widzimy tutaj, to jest Steinhausen, fresk z próbą ujęcia znów po raz kolejny chwały nieba i bardzo ciekawy motyw, który tutaj nam się pojawia, mianowicie widzimy, że jest tutaj Bóg Ojciec
jest Duch Święty, brakuje nam osoby Jezusa Chrystusa. Dlaczego jej brakuje? Ponieważ bezpośrednio pod tym freskiem, co widać w dolnej części zdjęcia, zaczyna się konstrukcja ołtarza głównego kościoła z tabernakulum i mensą ołtarzową, na której w Najświętszej Ofierze uobecnia się Jezus Chrystus w postaci realnej, rzeczywistej. I stąd wtedy ten fresk jest w pewien sposób tłem, którego dopełnieniem jest Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Można powiedzieć, czy barok nie poszedł za daleko. No nie wiem, to już pozostawiam interpretacji. Ten sam kościół, centralne malowidło i znów proszę spojrzeć, w jaki sposób to wszystko jest poderwane w pewien wir. Tu się jeszcze na dodatek pojawiają nam drzewa, które dodatkowo dynamizują tą przestrzeń, która już tak naprawdę, pytanie jest, czy jeszcze jest przestrzenią nieba, czy jest przedłużeniem pewnej natury, za którą to niebo dopiero się zaczyna. 14 świętych wspomożycieli, bardzo ciekawy fresk, który pokazuje nam znów ujęcie Trójcy Świętej w centralnej części przedstawienia i wokół ten wir 14 świętych wspomożycieli, którzy jakby ogarniają tą chwałę Trójcy Świętej swoją obecnością, nieustannie też ją adorując. I niedaleko Steinhausen znajduje się znany z monstrualnej ilości przedstawień na puzzlach i tego typu kalendarzowych gadżetach, mianowicie tak zwany Wieskirche, czyli kościół na łące, można by to tak dosłownie przetłumaczyć, z freskami Zimmermana. I tutaj teraz zobaczymy kilka przedstawień tego, co Zimmerman ujął na sklepieniu tego kościoła. Mianowicie jest to fresk przedstawiający chwałę Chrystusa siedzącego na tęczy. To jest... Bardzo dobry pomysł. Proszę spojrzeć na to, w jaki sposób tutaj funkcjonuje rama tego przedstawienia. To jest jeden wielki rokaj. Generalnie rokoko tutaj zostało już doprowadzone do granic, które już chyba trudno wyobrazić sobie, że można było zrobić coś więcej. Aczkolwiek okazuje się, że można. Idźmy dalej. Proszę? Jeszcze nie, absolutnie. To jest jeszcze arcydzieło. Proszę zobaczyć, jak to wygląda z dołu. I tutaj naturalną ramą dla tego przedstawienia jest już architektura. To jest jeden z przykładów tak zwanego Gesamtkunstwerk, tak nazywamy za sztuką niemiecką, tak zwane całościowe dzieło sztuki. Czyli taki obiekt, w którym architektura, malarstwo, rzeźba, fresk, wszystko stanowi jedną, całkowicie przemyślaną, idealną całość poświęconą realizacji jednego konkretnego celu ikonograficznego. W tym przypadku, jeśli to jest chwała Chrystusa, to wszystko jest podporządkowane temu, żeby tą chwałę Chrystusa pokazać. Nieco dalej, również jeszcze w Bawarii, znajduje się miejscowość Birnau i kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie na freskach możemy zobaczyć jej apoteozę, czyli moment wywyższenia, tak jak to już mówiłem. Rod am Inn, kolejny niemiecki przykład. Apoteoza zakonu benedyktynów, czyli nie tylko apoteoza jednego świętego, ale jakby ujęcie całej masy świętych w jednym miejscu, które ma pokazać, że wszyscy oni są tymi, którzy nieustannie oddają cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Idźmy dalej. Florencja. Santa Maria del Carmine, Capella Brancacci, znana z fresków wczesnorenesansowych. W kopule przedstawienie Matki Bożej ofiarującej płaszcz Szymonowi Stokowi. To jest dla karmelitów szczególnie istotne przedstawienie. Szkaplerz, tak, przepraszam. To, co można tutaj zobaczyć, to jest w stosunku do tego, co widzieliśmy przed chwilą, nieco
bardziej delikatne ujęcie całości przedstawienia. Zwróć uwagę, że w stosunku do niemieckiego rokoka to jest jakby nieco bardziej wysublimowane. Wracamy do Niemiec. Znów Bawaria, Zwiefalten, koronacja Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba, freski Józefa Szpiglera z 1751 roku. I znów pytanie, gdzie ta Matka Boża nam się tutaj znajduje. W całej tej masie postaci gdzieś się gubi. I tutaj w centralnym miejscu można ją zobaczyć w złotym płaszczu. Jest koronowana przez Chrystusa, a nad nią aniołowie rozwijają ten złoty baldachim, który jest konstruowany jakby z nagromadzenia się chmur złotych obłoków, które nagle jakby mimowolnie przechodzą w baldachim, pokazując, jak jedna forma zamienia się w drugą. I z tego samego kościoła przedstawienie prawdopodobnie wizji świętego Benedykta. Dość ciekawe z tego względu, że są tacy, którzy się dopatrują przedstawienia czaszki tutaj. To też pozostawiam temu, co chcą oczy, to widzą. Być może tak jest, że jest to w pewnej mierze antropomorfizacja, ale nie chcę się przy tym upierać. Ten sam Józef Szpigler. I znów Włochy, Vico Forte, Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny, fresk kopuły, który zobaczymy w kilku etapach. Całościowe przedstawienie. Jak widzimy, to jest kościół, który jest tak naprawdę pod jedną wielką kopułą. I tutaj znowu to, o czym czytaliśmy na początku, jeszcze w tekstach wczesnochrześcijańskich, znów nabiera pewnego konkretnego wyrazu, ponieważ to przedstawienie chwały nieba jakby obejmuje znów całość kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa w postaci wiernych zgromadzonych u dołu. I tutaj przedstawieniu już tym centralnym, nieco ponad centralnym przedstawieniem, które tutaj się kryje za rogiem, w latarni kopuły znów widzimy moment próby pokazania czegoś w taki sposób, żeby zmylić obserwującego, bo kiedy spojrzymy na to, to jest elipsa, tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje tutaj. Te postacie są namalowane na deskach i dostawione w taki sposób, że z dołu sprawiają wrażenie rzeczywiście stojących w tej przestrzeni, gdzie niebo przez te chmury, na przykład przez te obłoki, z tej latarni zdaje się coraz bardziej zstępować w dół, co świetnie widać tutaj. Otto Boehm, Johann Zeiler, fresk kopuły, znów próba przedstawienia chwały nieba w połączeniu z próbą ujęcia zesłania Ducha Świętego. Tutaj widzimy, od Ducha Świętego uderzają promienie, które skupiają się przede wszystkim na postaci Matki Bożej, natomiast wokół mamy 12 apostołów, którzy już są ozdobieni tymi języczkami ognia. Kolejne przedstawienie z Otto Boehm, tym razem na prezbiterium. No i jedno znów z arcydzieł, trzeba by tak powiedzieć. Kościół opacki w Ettal. Znów Bawaria, znów Benedyktyni. I znów kolejny przykład Gesamtkunstwerk. Przestrzeń całkowicie skupiona pod kopułą. I w górze znów apoteoza zakonu benedyktynów. I też proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tutaj jest wykorzystywana ta masa światła wpadającego przez bęben tej kopuły, które no, dematerializuje tą kopułę. To nabiera zupełnie innego charakteru, bo ona się rzeczywiście unosi ponad całością. Wracamy do San Vitale, które zobaczyliśmy na samym początku w postaci mozaik. Okazuje się, że nad kopułą, w kopule centralnej ponad całością kościoła jest przepiękny fresk późnobarokowy z pokazaniem, próbą ukazania apoteozy świętego Vitalisa, czyli generalnie pokazuje, że jakby można zjednoczyć ze sobą piękny przykład sztuki bizantyńskiej
z schyłkowym dokonaniem monumentalnego malarstwa barokowego. Weltenburg, bracia Azamowie, jeden architekt, drugi freskant. Ich szczytowe osiągnięcie w postaci tak zwanego Azamkirche w Monachium. To, co widzimy tutaj, to jest kolejny przykład takiej kopuły, która zostaje przerwana w połowie i nakryta od góry inną, dodatkowo doświetlona zewnętrznym, niewidocznym dla obserwującego wewnątrz oświetleniem. I jest to przedstawienie koronacji Matki Bożej nad Królową Nieba. Neresheim, sceny biblijne. Tutaj to, co widzimy w centralnym fresku, to jest wygnanie przekupniów ze świątyni. I na sam koniec zostawiłem swoje stosunkowo nowe odkrycie, absolutny smaczek, czyli Dominikanie jako obrońcy świętej ortodoksji. Jeden z najbardziej fenomenalnych przykładów fresku kontrreformacyjnego, znajdujący się w naszym kościele w Pradze, w kościele świętego Idziego, namalowany przez niejakiego Wacława Wawrzyńca Rainera. I ten fresk pokazuje nam moment, w którym heretycy w postaci protestantów, tutaj uosobionych przez niejakiego Kalwina, atakują święte Jeruzalem, które jest zobrazowane przez ten kościół, który ma kształt Bazyliki Świętego Piotra. Atakują kościół zbudowany na górze, na skale, czyli na Świętym Piotrze. No i tymi, którzy bronią tego kościoła, kościoła katolickiego i ortodoksji wiary katolickiej, są Dominikanie zgromadzeni całym kwiatem. Na samym środku widzimy świętego Dominika, który walczy krzyżem, od którego uderzają promienie, celując prosto w Kalwina. Obok znajduje się święty Tomasz z Akwinu z monstrancją, od której również błyskawice uderzają bezpośrednio. To przypadkiem nie jest Jacek? Nie, Jacek jest tutaj. Jacek jest tutaj z monstrancją i z Matką Bożą. Święty Tomasz jest przedstawiony w kapie z gwiazdami. To jest taki bardzo charakterystyczny element ikonograficzny. Tutaj widzimy Czesława. Czesława, który ciska płonącą kulę, którą znamy z obrony Wrocławia. Proszę? Po chrześcijańsku, tak. Prosto tutaj w tego atakującego. Oczywiście oni nie są tacy bierni, bo proszę zwrócić uwagę, że oni tutaj strzelają tak ostro w naszych tam do góry. Tutaj znajduje się święty Antonin z Florencji, który pastorałem tak rozkosznie uderza tutaj. Po prawej stronie Wincenty Ferrariusz z trąbą, znany kaznodzieja, wybitny święty z zakonu kaznodziejskiego, który tą trąbą ogłasza świętą ortodoksję, a więc poucza, w jaki sposób należy rozumieć świętą wiarę katolicką. Tutaj po prawej stronie Pius V. Tego nie widać na tym zdjęciu, ponieważ bez statywu to średnio mi się udało. Tutaj znajduje się różaniec. Natomiast w prawej ręce trzyma coś, co płonie i tym też ciska, więc nie wiem, co to jest. Po prawej stronie od Piusa V znajduje się, powiedziałbym, patron ekumenizmu. On się pochyla w stronę tych naszych protestantów i wyciąga ich po kolei również na różaniec, co znamy na przykład z przedstawienia Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie na różańcu są wyciągani potępieni z piekła. Natomiast tutaj święty Jacek jest jedynie czymś zajęty, on się tutaj odwraca troszeczkę w tamtą stronę. Natomiast temu tutaj jednemu z naszych świętych pomaga drugi i wciągają tutaj kilku w górę. Natomiast tutaj jeszcze święty Piotr z Werony krwią swoją na pergaminie pisze credo w tym pełnym, doskonałym jego znaczeniu. I tutaj święty Piotr, który też uderza laską w dół,
A tutaj ucięty jest święty Paweł, który ma otwartą księgę Pisma Świętego i pokazuje, jaka jest prawda. Więc tak wygląda obrona świętej ortodoksji w wykonaniu braci kaznodziejów w kościele świętego Idziego w Pradze. I tym zakończymy. Dziękuję bardzo.